Szanowni Państwo, jak powstała ta inicjatywa? Inicjatywa powstała odgórnie od naszego prezesa, który jest wielkim sympatykiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak naprawdę w zeszłym roku wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić zdjęcia różnym znanym Polakom. Zdjęcia, które by były połączone z monetami, które wybił Narodowy Bank Polski, monetami kolekcjonerskimi. I już w zeszłym roku była taka wystawa, a w tym roku kontynuacja. Znani polscy sportowcy, olimpijczycy, ale też piłkarze. Bardzo zacne grono z pięknymi monetami związanymi z wydarzeniami sportowymi. Których sportowców udało się zaprosić do tej inicjatywy? Tak naprawdę możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o medalistów, to wszystkich, łącznie z 10 medalistami z zeszłego roku, ale też piłkarze. Na przykład mamy wśród naszych gwiazd Roberta Lewandowskiego czy Jakuba Błaszczykowskiego. Również są to medaliści z lat 70., na przykład Orły Górskiego, prawie w pełnym składzie. I wiele innych znanych sportowców, których sukcesy możemy pamiętać od 30-40 lat. Który to jest z Państwa woź? Który? Jako Narodowego Banku Polskiego. W tym momencie to jest trzeci pod rząd, ale wcześniej też Narodowy Bank Polski wspierał WOŚP. Na przykład wybijaliśmy monetę na 10. rocznicę. Teraz wybiliśmy w zeszłym roku na 20. rocznicę. No i będziemy grać nadal. Do końca świata i o jeden dzień dłużej.